Rozpoczynamy bardzo istotną dla miasta inwestycję. Nie powiem przebudowę, bo w zasadzie budowę ulicy Dybowskiej, a istotną z tego względu, że wszyscy doświadczamy problemów komunikacyjnych, szczególnie w sezonie latem, ulicą Kajki. Wtedy, kiedy przyjeżdża do Mikołajek sporo turystów, w zasadzie ulica Kajki jest nieprzejezdna. To będzie alternatywa dla ulicy Kajki. Prace potrwają do czerwca. Zaczynamy od wymiany podstawowej infrastruktury, czyli linia gazowa, linia energetyczna będzie przebiegała w ulicy Dybowskiej. Później wybudujemy kanalizację burzową, nowe oświetlenie i samą ulicę, która będzie też wyposażona w ciąg pieszy i ścieżkę rowerową. Ulica Dybowska połączy nam ulicę Prusa z Kajkami w kierunku Stawku. Całość inwestycji to niebagatelna kwota 7,5 miliona złotych. No ale pracę już rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że w terminie je zakończymy i już nowy sezon będzie można, w nowym sezonie będzie można poruszać się ulicą Dybowską. Tak, będzie ciąg pieszo-rowerowy. Połączenie docelowe to Stawek, a w przyszłości planujemy taką wewnętrzną pętlę rowerową, która będzie przebiegała od naszej mazurskiej pętli rowerowej, czyli od parku przy ulicy Warszawskiej, właśnie ulicą Dybowską w kierunku Stawku i później na Łuknajno do gminy Orzysz. Ale oprócz przebudowy ulicy Dybowskiej też będziemy budowali ulicę Sowią. To jest ta ulica, obok której będzie budowane, mam nadzieję, osiedle mieszkaniowe w ramach naszego projektu. Także ta inwestycja no, w bardzo dużym wymiarze odciąży komunikację ulicy Kajki. Zastanawiamy się i planujemy, żeby ruch na ulicy Kajki był jednokierunkowy, co dodatkowo ułatwi komunikację dla mieszkańców, no i uatrakcyjni poruszanie się tą ulicą, jak też ulicą Dybowską.